Witajcie, z tej strony Artur, a to kolejny odcinek z Warcrafta 3 Reforge. Mamy tutaj przerywnik filmowy, książę i prolog. Witaj, młody książę. Musimy porozmawiać. Nie mam czasu na czczą gadaninę. Posłuchaj mnie, młodzieńcze. To królestwo jest już stracone. Ogarnął je cień, którego nic nie powstrzyma. Jeśli naprawdę chcesz ocalić swój lud, poprowadź go na zachód, za morze. Mam uciekać? Moje miejsce jest tutaj i tu będę bronić swego ludu. Dokonałeś więc wyboru. Ale pamiętaj, im zacieklej walczysz ze wrogiem, tym szybciej pchasz swych ludzi w jego szeregi. Wybacz, że się ukryłam, Artasie. Chciałam tylko... Lepiej nic nie mów. Wyczułam w nim potężną moc. Może ma rację. Może naprawdę wie, co się zdarzy. Nie porzucę ojczyzny w potrzebie. Nawet gdyby ten szaleniec rzeczywiście znał przyszłość. Ruszajmy. No dobra. Rybnik nie został zmieniony, a chyba opto trzeinę, ale no, jednak coś tam Reforge pozmieniał. Rozdział 6. Rzeź Strandholmu. Z następnego dnia. Wczesnym rankiem na przedmieściach Strandholmu. Cieszę się, że do nas dołączyłeś, Uterze. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako paladyn nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. O nie, jesteśmy za późno. Wszyscy mieszkańcy są już zarażeni. Wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu, nim przemienią się w nieumarłych. Całe miasto musi zostać oczyszczone. Co takiego? Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Na pewno jest jakiś inny sposób. Do diabła, Uterze! Jako twój przyszły król rozkazuje ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze. A nawet gdybyś nim był, i tak bym cię nie usłuchał! Zatem jestem zmuszony uznać twą decyzję za akt zdrady. Zdrady? Postradałeś rozum, Artasie? Czyżby? Lordzie Uterze, na mocy prawa sukcesji i należnej mi władzy odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie podległych ci paladynów. Artasie, nie możesz... Już to zrobiłem. Ci z was, których wolą jest ratować królestwo, za mną! Reszta precz z moich oczu. Popełniłeś właśnie straszliwy błąd, książę. Jaino? Wybacz, Artasie. Nie mogę na to patrzeć. No dobra, już jesteśmy w misji. I właśnie w nie tym momencie Artasz... Artasz złamało się serduszko. Potrzeba więcej drewna. Tak. Po kobietach, której najbardziej ufał. Po prostu jego zostawiła. A my jak lecimy już tam niszczyć. Na honor. Jak najbardziej. Ale zanim to... Ale zanim to, no to popatrzymy, co tutaj jest. Oczywiście. Jak najbardziej. Orkowie. Zdrajca światłości. Ciekawe. Bo ja też oprócz tej się kampanii chcę po prostu wszelkie ciekawostki w miarę pokazać z tej kampanii.
Żeby nie było, to to je po prostu tak na suche. I to po prostu od... Nie, że to jest niby jakieś odpurcze. A ja chory naprawdę jestem. Ale nagrywać trzeba. O, siła plus 2. Nice. Oczywiście. Dobra, co by tutaj można jeszcze zrobić? Dobra. Badania zakończone. Później jeszcze zbudujesz. Jak najbardziej. Oczywiście. Jeszcze tutaj mądry popatrzymy, plan. Co tam jest. Teraz skupię się bardziej na misji, jak ostatnio, aby ciekawostki pokazać. Bo jako taki lore to tutaj jest... Jak najbardziej. Też będzie pokazywać, też powiem o lore. Spokojnie. Czyli tutaj będzie trzeba wierzyć, okej. Ale chyba też i tu. To jakiś taki niby. Mądry plan. Zobaczy się, że coś. Gotowe. O. Czekałem na ciebie, książę. Jestem Malganis. Jak widzisz, przejąłem władzę nad twoim ludem. Będę przemieniał twoich drogich poddanych, dom po domu, aż wreszcie płomień życia zagaśnie w tym mieście na zawsze. Nie pozwolę na to. Prędzej sam zabiję tych ludzi, niż dopuszczę, by po śmierci stali się twoimi niewolnikami. I tak zrobię. Dobra, tutaj już żadnej ciekawostki nie ma, no to lecimy to miasto. Jak najbardziej. No dobra, 100 muszę zadać. Plan. Dara. Tak? Przyda się nam to. No już, już. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawiedliwość. I przy okazji... Ojcze, wybacz mi to, co muszę zrobić. W sumie na Malganisa będzie mógł. Nas atakują! Ratuj się, kto może! Na Malganisa Darta nie mogę się sfokusować. Oczywiście. Ma jedność. Mądry plan. Gotowy do akcji! O. I Darta. Jakie masz rozkazy? Co tak mi mocno... Jak najbardziej. O kurde, od razu to jest ulta wyjechał. Skubany. Oczywiście. No dobra. Gotowy do akcji. No śmiało, bije. No śmiało. Cy, ulti. Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. To będzie trudne zadanie. Jak najbardziej. Akurat nie mówię szczerze. Gotowy do akcji. Na honor. No dobra. Czytamy. Ciekawe, czy to będzie zaliczało się do tego. Bo szczerze mówiąc, Malganis tej misji jest dużo trudniejszy niż w podstawce. Bo w podstawce on nawet ulta nie używał, a tutaj na dzień dobry ulta użył, no to... jest ciekawie. Dobra. Dobra. Zmiana strategii. Opa. Co? Gotowy do akcji. Coś takiego zrobić. Atakuje nasz oddział! Za mojego ojca, króla! Chwilowanie. Oczywiście. Ucieczka. Jak najbardziej. To sensu nie ma. Oczywiście. Ucieczka. Jak najbardziej. Gotowy do akcji. Nadchodzi sprawiedliwość. Gotowy. Będzie można jego wylurować stąd. Jak najbardziej. Niech on sobie z many się wypali. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Ej, chyba mogę na jego topaż zabrać XD. A nie, jednak nie. Jednak jest mądry. Gotowy do akcji. Twój rozkaz? Ja. Mądry ludzi plan. Zabijać. Gotowe. Udar tam poleciał? Oczywiście. Skubany. Dobra,
Ty zrobiłeś już to. Na tym prosi jeszcze to. Gotowe. I to. No, gotowe do akcji. Trzeba więcej drewna. Dobra, więcej drewna. No to więcej drewna. Za Lorderon. Nadchodzi sprawiedliwość. Plugawy nędznik. Czego ci trzeba? Gotów do pracy. Dobra, ktoś się na niego. Nadchodzi sprawiedliwość. Gotowe. Hop. Oczywiście. Poczuj mój gniew. Już many nie ma, więc jesteśmy już do przodu. Na honor. Nadchodzi sprawiedliwość. Gotów do pracy. Nie ustawiam. Krańca światłości. Wiedziałem, że tak będzie. Dlatego zacząłem robić, bo pierwszy nie regeneracji. Gotów do pracy. No za bardzo nie mam za co jak jego oddać, więc szkoda. Czego ci trzeba? Na honor. Jak tam to wbać wygląda? Badanie za to gotowe. Na prawej. Wróg atakuje nasze oddziały. Dobre. Rozumiem. Opa. Co? Dobrze. No już, już. Jakieś niebezpieczeństwo? Badanie? Zaplugawy jakieś nędznik. Wółdę nie umarły. Nie atakuje. Nie, to są bandyci. Się kłaniać. Nie, to są wołnierze chyba. Wasza milicja. A. Światłość jest na ulepszenie gotowe. Jakoś tam leci. Potrzeba więcej potrzebuje. Drewna. Kapłanów potrzebuje. A ty tutaj sobie budy. Budy to. Jakieś niebezpieczeństwo? No dobra, wracają. Nadchodzi teraz próbują ten lore zacząć sobie opowiadać. Niszczenie właśnie tego. Poczuj mój gniew. Stranholm to jedno z największych miast właśnie w tej części Królestwa Lorderon. Ja jeszcze wspomniałem sprawdzić najważniejsze, nagrywa się. Żyje ponownie. Dobra. To jest największe miasto właśnie w tej części. I naprawdę jest ludne. Czekam. Oczywiście. Nie tylko tam 200, ale to tysiątek było. Zdrajca światłości. Wyobraźcie sobie tysięczną wejść na ludziach niewinnych. Plugawy nędznik. I to po prostu Artes zrobił niby dla ich dobra. Za mojego ojca. Po prawdę mówiąc, jakby tego by nie zrobił, to by oni by po prostu stali się jak najbardziej nieumarłymi i by jeszcze bardziej zagrażali dla Lorderonu niż światłość jakby by nie umarli. Żeby mówić. Poczuj mój gniew! I to trzeba jakoś załatwić, o lubowie. I teraz zacznę rasowy. No. Oczywiście. Na twoje służę światłości. Tutaj jakieś niebezpieczeństwo? Ja bym teraz tutaj sobie polecił. Potrzebna jest moja pomoc. Niech stanie się zadość. Więcej pracy? O, coś takiego nie służę światłości. O, oczywiście. Balkani, co? Słucham uważnie. Światłość jest mą siłą. Wasza miłość. Służę światłości. Opa. Nadchodzi sprawiedliwość. Najpierw tych nekromantów. Jak najbardziej. Poczuj mój gniew. Dobra. Infernal. Infernul. Oczywiście. Tak zwane. Co ci dolega? Gotowe. Jakieś niebezpieczeństwo? Dobra, blegają na tym miasto. Nadchodzi sprawiedliwość. Opa. Ktoś jest tam jeszcze. Oj, to będzie kolejna trudna podejście. Chyba, że? Dobra, to zabijaj mi trochę. Ja ich i tak uleczę. Krzeszę ich i tak. Malkę mi się. Dobra, uciekaj. Niech stanie się zadość. Służę światłości. Jak to tam wygląda z naszym miastem? No, a tylko jedną wieżeczkę nam się uczyli. Światłość jest mą siłą. No dobra. I jakoś lepiej. Hop. Na honor. Nie chcę, że... Sprawiedliwości ale. Niech stanie się zadość. Ale sobie weźmiemy tak i tak. Poczuj mój gniew. No i sobie lecimy dalej. Potrzebna jest moja pomoc. Nic cię już nie uratuje. Potrzebujemy kolejnego chłopka porobka. No już, już. Żeby zbudować więcej.
weźmiemy sobie jeszcze to i to. Dobra. Za mojego ojca, króla! Jak najbardziej. Słucham uważnie. Musimy. A już. Całkiem już niedługo mam. No, zabicie jeszcze. Potrzebna jest moja pomoc. Ulepszenie gotowe. I właśnie wracając do lore po raz kolejny. Oczywiście. Od tej misji Artaś już zaczął być dużo bardziej zapatrzony w swój cel, czyli w uratowanie swoich ludzi. I to później będzie tylko się pogłębiało. Uważnie. Na honor. Gotowe. Ktoś jest ranny? Stety, muszę. Stety, albo nie. Żyje ponownie. Jego. To ja już pójdę. Dobra, zrobimy tutaj. Zaraz on tutaj gdzieś wyleci. Nic cię już nie uratuje. Słucham uważnie. Jak najbardziej. Oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Potrzebna jest moja pomoc. On tutaj się. Badania zakończone. Teraz do mnie śledzi. Nie, poszedł na domki na dół. Dobra. Mądry plan. Ja już z nim w miarę fajnie wygrywam. Słucham oczywiście. Uważnie. Nadchodzi sprawiedliwość. Ale teraz powinien mieć dużo większą armię. Na honor. Co ci no, aż tak dużo większą to nie ma. No to pora jego zaatakować, zanim mogę. Potrzebna jest moja pomoc. Zdrajca światłości. Ktoś jest ranny? Dobra, jakie popa. Jest twoje życzenie? Więcej farm. Tak? Atakuje nasze oddziały! Oczywiście. Co ci dolega? Lugawy nędznik. Dobra, full fogu w Malganisa. Mądry plan. No dobra, zabity. Teraz by nekromantów. Potrzebna jest moja pomoc. Mądry plan. Mojego ojca, króla! Hopa. Hopa. Słucham uważnie. Ty leć i pisz to. Bo to się najbardziej ci przyda. Dobra. Nadchodzi sprawiedliwość. Miejsce do ekwipunku. Piękne miejsce do lecenia. Użyjemy sobie. Na honor. Potrzebna jest moja pomoc. Cholera. Dobra, zniszczony. Jaki jest twój życzenie? Poczuj mój gniew. Malkani zaraz jest znowu w stanie. I trzeba więcej upgrade'u. Wszystko, wszystkiego więcej porobi. O co chodzi? A ty zrobisz. Dobrze. Dobra, mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. Hop. Oczywiście. Nic cię już nie uratuje. Op. Za mojego ojca, op. Króla. Op. Mądry plan. Dobra, jeszcze tam ile mamy? Już w połowę, już zasobów. Przybyłem oczyścić tę krainę. Na honor. Ja bym tutaj sobie poleciał. Czekam na twoje rozkazy. Żyję ponownie. Żyję ponownie, Malganis. Zajmij się lepiej czymś pożytecznym, chłopcze. Najrozsądniej postąpisz, jeśli wrócisz do tego zidiociałego starca twego ojca, by wspólnie z nim wyczekiwać kresu waszego panowania nad tą krainą. Ciekawy. Ciekawy, ciekawy być. Światłość jest mą siłą. A co to daje? Pokaż. Mądry plan. Badania zakończone. Im... Czekam, no, nie, jak najbardziej. Ulepszenie gotowe. Oczywiście. Co? Dobra, hopa. A ty jeszcze teraz przeszedłeś najprawdopodobniej. O, a tak jak nadchodzi. Co ci dolega? Za mojego ojca, króla! Poczuj mój gniew! Mądry plan. Atakuje nasze oddziały! Wasza miłość? Potrzebna jest moja pomoc. Zdrajca światłości! Niech bada się nimi. Na honor. O kurde, Malkanis. Ktoś jest ranny? Oczywiście. Dobra. Pod bazę. Na nie ma, honor. Nie ma innej opcji pod bazę. Jak najbardziej. Czekam. Zburza światłości. Nie trzeba mi się kłaniać. O, ich jest tutaj zbyt dużo. Malkanis ultował i wszystko poszło.
sprawiedliwości niech stanie się zadość. Wyjdźcie, tak? Oczywiście. Na honor. Wróg atakuje nasze oddziały! Rozkazy! Tylko nie. Światłość jest mą siłą. Jak najbardziej. Ospyt radosny to nie jest. To tutaj teraz się oczywiście dzieje. Mądry plan. Ulepszenie gotowe. Oczywiście. Niech tacy już mi spokój. Jak najbardziej. Dobra. Wracaj tutaj. Mądry plan. Wróg atakuje nasz oddziały! Ktoś jest ranny. Nie trzeba się jak najbardziej. Spokoju nie dadzą. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Pikacie, on nie lejdzie. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. To ten moje bazy. Oczywiście. Przybyłem oczyścić ten. Tak? Wasza miłość. Potrzebna jest moja pomoc. Oczywiście. Rozkazu. Nie trzeba mi się kłaniać. Dobra. Mogę już tutaj wrócić. Co ci dolega? Przepadnij, pomiocie ciemności. Poczuj mój gniew. Oczywiście. Dobra, wracamy. Wracamy do gry. Jak najbardziej. Ten Malkanie to naprawdę nie przyjmie mnie teraz po roku. No już, już. Dobra, więcej rycerzów, więcej upgrade'ów, więcej kapłanów, więcej wszystkiego. Za mojego ojca, króla! Co ci dolega? Mądry plan. Czekam na twoje rozkazy. I kampanie na wysokim to niezbyt dobre pod względem opowiadania lore, bo tutaj czasami naprawdę trzeba się gotowe. Ktoś jest ranny? Przybyłem oczyścić. Strajca światłości! Poczuj mój gniew! Nic cię już nie uratuje! No dobra, kolejny domek. Nadchodzi sprawiedliwość. Jeszcze tylko 30 mi zostało. No dobra, nagrywanie nadal jest. Nic tego nie wcisnąłem. Cieszę się. O! Za mojego ojca! Czekam! Dobra, mnie tutaj nie ma. Jak najbardziej. Co ci dolega? Kurde. Zabawili mnie. Mądry plan. Potrzebna jest moja pomoc. Jestem twoim sługą. Kapłanie! Czekaj! Nic nie uratuje. Słucham uważnie. Poczuj mój gniew. Tak? Co ci dolega? Za mojego ojca, króla. Potrzebna jest moja pomoc. Strajca światłości. Słucham uważnie. Badanie zakończone. Czekam na twoje rozkazy. Wasza miłość. Potrzebna jest moja pomoc. Jak najbardziej. Za mojego ojca, króla. Lugawy nędznik. O, 2-1 moje upgrade, a my ja mamy 3-1. Twoje życzenie? No to lepsze upgrade, skoro coraz lepsze. Mądry plan. Dobra, lecimy dalej. No, tutaj jeszcze tyle zrobić. Nic cię już nie uratuje. Co mamy? Medalion 2. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. W sumie. Oczywiście. Robi coś takiego. Na honor. Zdrajca światłości. Hop. Hop. Poczuj mój gniew. Licho. Ulepszenie. Jak najbardziej. Jeszcze 20. Na honor. I będę miał już po sprawie. Oczywiście. Co ci dolega? Tak? To ja już pójdę. Więcej rycerzy. Więcej pracy? No dobra, Malkanic jest tam. No to trzeba... Lugawy nędznik. Szybciej ruszać. Nic cię już nie uratuje. O kurde, trzeba się. Na honor. Jak najbardziej. Infernala mi na ryj walnął. Ktoś jest ranny. Nic cię już nie uratuje. Co ci dolega? Trzeba tym się sfokusować. Króla. Nic cię już nie uratuje.
Łgawy nędzy. Zakończone. Na honor. Gotowe. Czekam. Nie odczuj mój gniew. Oczywiście. Miski. Cholera. No dobra. Lugawy nędznik. Au. Nie trzeba mi się kłamać. Aha. Mądry. To Mikro. Co ci to jest zabójcze Mikro. Jak najbardziej. Potrzebna jest moja pomoc. Teraz uciekajcie. Za mojego ojca, króla. Porobiony. Ktoś jest tam. Jak dziecko. Dobra, też Arteście, uciekaj. Niech oni teraz zajmą się resztą. Co ci dolega? Mądry plan. Ty zostań na wypadek katapulty. Poczuj mój gniew. Wsłuchaj uważnie. Uciekajcie. Oczywiście. Za mojego ojca, króla. Rozstaw. Dobra. Atakuje nasz oddziały! Na honor! Gotowe! Ktoś jest ranny? Już mianowicie można powiedzieć, że dziś. Czekam na twe rozkaz. Lugawy nędznik! Poczuj mój gniew! Za mojego ojca, króla! O, już nic praktycznie wygrał. Zanim Malkanie wstanie, no to on już zbyt wiele nie zrobił. Co ci dolega? Nadchodzi. Ale tak trzeba się pospieszyć, a nie on wstanie. I mi się cepnie się przed twarzy. Żyje ponownie. Lugawy nędznik. Dobra, jeszcze jeden domek na oko. Za mojego ojca, króla. Ktoś jest. Dobra, tepnął mi się praktycznie na plecy. Dobra, szybko lecieć, 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 lecieć. Czekam na twe rozkaz. Nic cię już nie uratuje. Dobra, już praktycznie wygrana. Poczuj mój gniew. I zwycięstwo. Kakam, Malganisie. To koniec, Malganisie. Załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Na twoje nieszczęście to nie dziś nastąpi koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Zbierz swoich ludzi i udaj się na północną grań. To tam wyrównamy nasze rachunki. To tam poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie. Do diabła z tobą, Malganisie. Będę cię ścigał choćby na koniec świata. Słyszysz? Na koniec świata! Okej. Okay. Dziękuję za oglądanie. Z tej strony był Artasz. I do następnego odcinka. Cześć.